Jarosław, Aktywny Kanał. W jednym z wcześniejszych filmów mówiłem o 5 wadach takiego mini kampera. Jak już mówiłem o wadach, to trzeba też powiedzieć w kontrze o zaletach takiej wielkości pojazdu. Wielokrotnie Wam już wspominałem o tym, że planuję w przyszłości budować większego, to na tą chwilę te gabaryty są dla mnie wręcz idealne. Ostatnio moje działania dotyczące modernizacji tego busa na jeszcze lepszego kampera musiały być nieco wstrzymane. Po tak długim pobycie za granicą są pewne obowiązki, które trzeba teraz dopilnować. Praca sama się nie wykona. Jestem też w trakcie remontu domu, a ci z Was, którzy mieli styczność z tym, zdają sobie sprawę, jak wiele czasu to może pochłaniać. Dlatego te odcinki będą troszkę bardziej teoretyczne, dopóki nie znajdę jakiegoś lokum, garażu większego, w którym też wieczorami, jak będzie tylko wolna chwila, będzie można pogrzebać przy busie i rozwijać ten projekt. A jak się chce trochę bardziej dokładnie wykonywać wszystkie te prace, to niestety w naszej aurze o tej porze roku takie pomieszczenie jest bardzo przydatne. W tej pierwszej części pokażę Wam, dlaczego takie gabaryty są bardzo pomocne w podróżowaniu. Dla osób początkujących, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z tego typu podróżowaniem, mogą być one również bardzo pomocne. Pierwszy argument, moi drodzy, dlaczego taki bus to idealne rozwiązanie dla tych, którzy podróżują po południu Europy i którzy szukają większego komfortu, gdy chcą się dostać na przykład do miasta. To jest to, że ten bus mieści się idealnie w każdym klasycznym miejscu parkingowym. Tu jest koniec linii. Zderzak praktycznie jest tutaj może jakieś 5 cm od linii końcowej tego miejsca parkingowego, a tutaj przednia opona niemal dotyka krawężnika. Z tymi większymi busami jest to o wiele większa trudność, aby zmieścić się na takim miejscu i aby tyłek nie wystawał, co jest jednocześnie bardziej bezpieczne. Żaden zagapiony kierowca Wam nie skosi tyłka. No i też będziecie mogli tych miejsc parkingowych znaleźć o wiele więcej. Nie tylko w tych mniejszych miasteczkach, ale również na takich tradycyjnych parkingach. A często jak jedziecie w podróż i jesteście zmęczeni, to takie szybkie miejsce parkingowe jest zbawienne. Chodźcie, pokażę Wam jeszcze 2 powody, dlaczego taki gabarytów bus jest fajnym rozwiązaniem do parkowania i poruszania się. Nie ma problemów z wjazdem na parkingi, które mają ograniczenie do 2 metrów wysokości. W tych ciepłych krajach, Włochy, Hiszpania, Portugalia, parkingi mają bardzo często ograniczenia dotyczące wysokości. Można tam wjechać autem, które nie przekracza 2 metrów wysokości. Tutaj jest minimalnie mniej i na każdym takim parkingu ten bus bez problemu się mieści. W Polsce udało mi się też wjechać na parkingi piętrowe, jak nie było innego miejsca do zaparkowania. I mimo, że było trochę ciasnawo, to dalej można było tam zaparkować. Dlatego jeśli ktoś szuka pojazdu, który ma być użytkowany o wiele częściej niż tradycyjny wielki kamper, to takie rozwiązanie będzie dla niego idealne. Kolejnym krokiem jest możliwość podwyższenia tego busa, ale o tych sprawach nagram jeszcze kiedyś odcinek. A teraz porozmawiajmy troszkę o walorach ekonomicznych posiadania takiej wielkości pojazdu. Dodatkowym elementem, na który ja się uparłem, to jest to, że zależało mi na silniku benzynowym. Dlaczego i tak dalej, nie będę się teraz rozpowiadał. Mówiłem o tym wielokrotnie w poprzednich odcinkach, do których Was serdecznie zapraszam. Ale pokażę Wam tylko tak bardzo krótko, dlaczego warto posiadać tutaj silnik benzynowy. Oczywiście jest wielu przeciwników tego rozwiązania. Po ponad 2 latach posiadania tego pojazdu nie zamieniłbym go na diesla. Nie ma szans. Ten napęd jest dla mnie idealny. Ponad 100 dni podróży na sam kraniec Portugalii i z powrotem kosztowało nas niecałe 5000 zł. Dzięki temu, że ten bus ma instalację LPG, czyli jest napędzany na gaz. Wiadomo, że busy z instalacją gazową nie należą do najmocniejszych i najszybszych. Mi na tej szybkości nie zależy, ale są sytuacje, kiedy moc bardzo się przyda. Szczególnie jak jedziecie pod górkę lub po prostu trzeba kogoś wyprzedzić. To wtedy jest taki magiczny przycisk. W amerykańskich filmach tam było NOS, w skrócie NOS. A tutaj to wygląda trochę inaczej. Pokażę Wam. Pod kierownicą macie taki magiczny guzik. Jak się domyślacie, występują tylko w samochodach, które mają instalację LPG. Tutaj nazywa się BRC. Nie będę wspominał dlaczego. I teraz, podczas jazdy, jeśli potrzeba dodatkowej mocy, wystarczy nacisnąć
pisknie, włącza się czerwona lampka i już macie jakieś 20-25% dodatkowo do mocy. A jeżeli tej mocy nie potrzeba, klikam jeszcze raz. Mamy zielone i już działa tryb ekonomiczny. To wszystko tak z lekkim przymrużeniem oka. Ale spoko jest to, że mamy ten tryb ekonomiczny i dodatkowy bak paliwa. Jest lepszy dla osób początkujących. Dlaczego? Mniejsze auto to mniejszy problem. Łatwiej go kawałek podholować lub znaleźć lawetę na taki rozmiar busa, jeśli coś Wam się zepsuje na trasie. Łatwiej jest zmienić koło, jeśli na przykład Wam się przebije. Dużo prościej takim busem jeździ się po autostradach, szczególnie jak są mocne warunki wietrzne. Te większe busy są o wiele bardziej podatne na wiatr, a tutaj jedzie się bardzo spokojnie i ta jazda tak bardzo nie męczy. Ogólny serwis takiego pojazdu i części często bywają tańsze niż przy tych większych busach. Nie miałem poważniejszych napraw do tej pory. Jedyne co musiałem naprawić to czujnik położenia wału. On kosztował 360 zł. Serwisy oleju, innych filtrów itp. No to kosztowało mnie chyba 3 razy po około 400 zł. Jeżeli chodzi o solidność, to mogę spokojnie polecić ten typ busa. Musicie wziąć pod uwagę to, że tu jest silnik benzynowy. Piąty punkt, bardzo ważny, jeżeli ktoś szuka podróżowania na totalnym luzie. Jeśli chcecie gdzieś przenocować na dziko w takim samochodzie, to jest to o wiele łatwiejsze. On po prostu nie rzuca się w oczy. Akurat w moim wypadku jedyne, co wskazuje na to, że to jest kamper, to okienko dachowe. Jak zasłonię wszystkie te zasłonki, też tą przednią zasłonkę tutaj zasłonię, to mogę spokojnie oglądać telewizję, mieć normalnie zapalone światło i nikt nie widzi, że ktoś jest w środku. A to daje duże poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim komfort. Po co w nocy ktoś Cię ma niespodziewanie odwiedzać lub robić sobie po prostu głupie żarty? Mam do Was pytanie. Jakiej wielkości kampera czy campervana Wy jesteście zwolennikami? Mniejszy, większy czy nawet może duży, prawdziwy kamper typu Integra? Dajcie znać w komentarzach. Zrobimy jakiś mini ranking i na pewno też będzie dużo ciekawych wniosków dla wszystkich widzów. A jeśli te informacje były w jakiś sposób dla Was przydatne, zapraszam do lajka lub suba, co tam macie bliżej pod ręką. Trzymajcie się, do zobaczenia.